Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest taki filmik, w którym będę was chciał poprosić o to, abyście zagłosowali na odpowiedni świat, w którym ma być kontynuowana moja przygoda w sezonie czwartym, ponieważ od razu uspokajam, sezonu nowego nie będzie. Będzie po prostu kontynuacja na parce 1.10, przyniosę sobie swój domek, moje budowle i tak dalej i będziemy, prawda, kontynuować. Także mam tutaj przygotowane trzy światy, trzy miejsca, w których chciałbym, żeby się znalazł mój domek, a was będę prosić o to, abyście z opisu, tam macie pierwszą linijkę, w opisie macie ankietę, do której zapraszam i tam możecie sobie klikać jaki chcecie, żebym właśnie ten świat wybrał. Będzie świat pierwszy, drugi i trzeci, także myślę, że zaczynamy. Świat numer 1. Okej, okay, tak się prezentuje właśnie tutaj to miejsce pierwsze. Domek stałby dokładnie gdzieś tutaj, a tutaj byłoby podwórko. No cóż, minusem wydaje mi się, że jest to, że tutaj jest masa drzew, które bym najprawdopodobniej musiał ściąć, żeby gdzieś tutaj się rozbudować na tym podwórku. Plusem, według mnie, to możecie olać, plusem jest to, że tu jest naprawdę piękny, piękny widoczek. Naprawdę, patrzcie, gdyby na przykład wyszedł sobie przed dom, piękny naprawdę widoczek na takie dwa wzgórza, tak? Także widoczek no nieoceniony. Tam mam, widzę, dungeon. Co tu jeszcze jest? Dookoła mamy w zasadzie takie fajne przestrzenie, gdzie nawet możemy się gdzieś coś rozbudować i tak dalej. W sumie dobrym też wyjściem byłoby na przykład zbudowanie się tutaj. Wtedy mógłbym, prawda, na przykład tu się bardziej rozbudować. I to chyba jest nawet nie głupie wyjście, ponieważ tu bym mógł na przykład zrobić sobie latarnię albo coś w ten deseń. Także myślę, że to też nie jest nawet głupi pomysł, ewentualnie tutaj. Także no, pierwszy świat, prawda, pokazuje nam już, że jest naprawdę dużo, dużo opcji rozbudowy. Na przykład tutaj, gdybym się zbudował, to mogę automatycznie tutaj sobie na przykład na tych wysepkach coś fajnego zbudować. Mam fajne jeziorko. Także świat pierwszy, mamy już w zasadzie trzy miejsca, no dwa, bo to jedna chyba oleje. Dwa miejsca, które się można zbudować, ewentualnie tutaj, prawda? Także gdzieś tutaj na pewno bym ten sobie swój domek przeniósł. Także tak właśnie wygląda mniej więcej otoczenie. Ja tutaj sobie zrobię tylko szybkiego screena na cele dołączenia do miniaturki, a was już zapraszam na świat numer 2. Okej, okay, świat numer 2 wygląda właśnie tak. Proponuję, żeby domek stał dokładnie tutaj. Tutaj na takim, prawda, przy jakimś klifie. To jest blisko wody, prawda? Może nie otwartej, ale gdzieś tutaj widziałem, że będzie jakieś morze. Mamy też fajne widoczki. Widok na dość potężny las. I to podejrzewam, że może być minusem, ponieważ jednak ten las troszeczkę grę obciąża. Fajny widoczek, jak najbardziej, chyba tutaj też jakieś będą chyba większe góry albo coś w ten deseń. No tak czy tak dość fajne miejsce. W tą stronę też widzę jakaś dosyć pokaźna góra, która jeszcze w sumie tutaj za bardzo nie miałem okazji zobaczyć. O, karwasz, no, bez kitu. Jakieś, kurcze, kamyczki też tam są. No nic, całkiem można to na przykład wykorzystać na ten nasz zamek na wzgórzu. Nawet podejrzewam, że to byłoby dość fajna opcja, ponieważ tutaj ta góra jest taki fajny, ma kształt akurat do tego. Także myślę, że to miejsce może być fajne, ale to już od was zależy. Tu na przykład miejsce na latarnię, też dosyć ciekawe, tylko że po co latarnia w środku lądu? Nieważne, tak czy tak, tak jak mówię, ankieta jest w opisie, ale wstrzymajcie jeszcze z głosem, dopóki nie zobaczycie świat numer 3, który właśnie zaraz wam zaprezentuję. Okej, okay, i oto świat numer 3, taki oto w zasadzie otwartym morzem. Tu byłby domek, mniej więcej tutaj może, może w tamtą stronę gdzieś byłoby podwórko. Mamy tutaj całkiem fajne ułożenie terenu, ponieważ, patrzcie, tu jest jakby taka wewnętrzna wyspa, co nie? Jest sobie wioska po prostu i myślę, że to całkiem fajnie wygląda. I może na przykład tą wioskę wykorzystać jako początki zamku na przykład. Tu może być nawet fajny mostek, bo tu jest taki kanion po prostu z rzeką, tak? Tu może być jakaś warownia na przykład na tym wzgórzu. Także myślę, że ten świat ma dość duży potencjał. Tu mamy fajną wyspę, na przykład na latarnię, na którą się chyba uparłem, ponieważ w sumie mamy tutaj otwarte morze. Także
świat wydaje się być dosyć ciekawy. Jedynym minusem, no ten gravel, a zawsze gravelu się da szybko pozbyć, tak? Po prostu go zamieniając na piasek na przykład. W tamtą stronę również mamy całkiem fajny teren, to będzie prawda do usunięcia. Mamy dostęp do szybkiej lawy, na przykład na jedno czy tam dwa wiaderka. Tu mamy jakieś fajne wzgórza i tym podobne. Tam gdzieś chyba była pustynia z tego co kojarzę. Także całkiem fajny deal. Także domek byłby tutaj, to bym musiał troszkę zrównać, ale z tym raczej nie byłoby problemu. Tutaj znowu podwyższyć, tutaj obniżyć i w sumie widoczek też podejrzewam całkiem niezły. Także no cóż, link do ankiety, pierwszy link w opisie i w zasadzie jedyny, ponieważ w ogóle tam żadnych linków oprócz jeszcze muzyczki dawać nie będę, także łatwo traficie. Zapraszam do oddawania głosów. Kiedy nowe odcinki? Nie mam pojęcia. W sensie nowe odcinki z tej paczki nie mam pojęcia. Podejrzewam, że jeszcze będą ze 4 odcinki ze starej, a jakby w trakcie będę się przenosić na tą nową paczkę. Także... A, właśnie, co do modów. Nawet mnie nie pytajcie, żebym dodał... O, właśnie jest ta pustynia. Żebym dodał mod Project E lub mod Divine RPG. Tych modów na pewno nie dodam, także nawet mi o nie nie pytajcie. Minusem tego świata jest, widzę to, że tutaj jest mod Shrubland, a nie Plains, tak jak ja chciałem, ponieważ jeżeli przeniosę tutaj Plains, to będzie taki dziwny wyrywek jakby z całokształtu. Tu jest już, widzę, Plains, także na przykład co, domek mogę na przykład tutaj dać, nie? Jeszcze się zobaczy. Tak czy tak, głosujcie na świat, na tutaj ten teren. Biom się zawsze da szybko zmieniać za pomocą na przykład MC Edita. Także oddaję wam ankietę, która jest w opisie. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!